nasze tradycyjne wielkanocne rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Chciałabym podziękować starostowi cieszyńskiemu za objęcie naszej akcji patronatem honorowym, wszystkim tu zgromadzonym i naszym sponsorom. Jest to któreś nasze już z kolei rozpoczęcie, ale pierwsze, na którym brakuje jednej osoby, naszego kolegi, przyjaciela, brata Kali. Uszanowaliśmy życzenie rodziny na pogrzebie i chciałabym, aby teraz uczcić jego pamięć rykiem silników. Po długiej przerwie, w sumie po 2 latach, udało się w końcu zorganizować na rynku nasze to rozpoczęcie tradycyjne. Dziś zbieramy datki dla Mariusza na rehabilitację i leczenie, którą już od zeszłego roku finansujemy. Jest to któryś z rzędu rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Zawsze prowadziły to Stelaki, teraz od niedawna prowadzimy my jako Stowarzyszenie Motocyklistów i Motocyklistów SCI. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj jest taka duża frekwencja, mimo tego, że pogoda płata nam figla i w niektórych miejscowościach jest śnieg, u nas na szczęście świeci słońce. Palenie bury i suki. Do Puńcowa przyjedziemy i jeszcze nie wiemy do końca, czy będzie palona w beczce, czy będziemy stać w Puńcowie na mostku i po prostu ją zapalimy. Jak się częściowo spali, wrzucimy ją do potoka. Wszystko zależy od tego. Bura suka jest eko, jest ze słomy i z bibuły zrobiona. I mamy zaprzyjaźnioną grupę z Czechów i tradycyjnie oni przyjeżdżają. 28 maja. W sobotę na Browarze Cieszyńskim startujemy o godzinie 14:00. Będzie tam DJ, później zrobimy paradę. Po Cieszynie. Będziemy wszystkich zapraszać na imprezę. Będą jeszcze motoambulanse. Dokładnie, też pokaz ratownictwa medycznego. I jeszcze inne atrakcje.